Jak dobrze wiemy, Pan Jezus zachęca nas do nieustannej i do wytrwałej modlitwy. Dlaczego ta nasza modlitwa ma być nieustanna i wytrwała? Między innymi dlatego, że w ten sposób pokazujemy, że zależy nam na tym, o co prosimy. Pokój, dobro, witam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam Was bardzo gorąco. Jeszcze ze Szczecina, Sanktuarium Dzieci Fatimskich, zresztą będziecie gdzieś w okolicach Szczecina, to serdecznie zapraszam tutaj. Tak, a dzisiaj o modlitwie, o wytrwałej modlitwie, a właściwie o owocach wytrwałej modlitwy, chociaż to różnie w naszym życiu bywa. Przecież są osoby, które niekiedy całymi latami o coś proszą, błagają Boga i można odnieść wrażenie, że Bóg nie wysłuchuje tych próśb. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Nie znam odpowiedzi na te pytania, jakimi względami Pan Bóg się kieruje. Na pewno kieruje się swoją mądrością i swoją miłością. To nie ulega wątpliwości. Natomiast dlaczego w taki czy inny sposób rozdziela swoje dary? Nie wiem. On jest Bogiem i On wie, co jest dla nas najlepsze. Dlatego właśnie do tej wytrwałej i do tej nieustannej modlitwy, w której, jak mówiłem na początku, pokazujemy nam, że zależy nam na tym, o co prosimy, należy jeszcze dołożyć tę głęboką wiarę w mądrość i w miłość Pana Boga. My oczywiście prosimy Boga o wiele różnych darów. Prosimy Go o sprawy dla nas niezwykle ważne i wierzymy w Jego wszechmoc. Wierzymy, że Pan Bóg jako wszechmogący może nam udzielić to, o co Go prosimy, ale do tej wiary we wszechmoc Boga należy jeszcze dołożyć wiarę w Jego mądrość i w Jego miłość. On wie najlepiej, co, kiedy i w jaki sposób nam podarować, w jaki sposób nam udzielić tego, o co prosimy, albo może i nie udzielić, bo moglibyśmy sobie zrobić krzywdę, moglibyśmy źle ten dar wykorzystać. No właśnie, Pan Bóg jest mądrym pedagogiem i wie najlepiej. Dlatego Pan Jezus, ucząc nas modlitwy, powiedział: módlcie się tak, Ojcze nasz, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I o spełnieniu woli Bożej, cudownej woli Bożej, w cudowny sposób spełnionej, po oczywiście bardzo burzliwej i dramatycznej modlitwie w dzisiejszym słowie na dobranoc, a opowiadanie oczywiście z życia wzięte, zaczerpnięte jest z książki Otucha dla Ducha. Serdecznie zapraszam. Ta historia miała miejsce kilka lat temu. Przeżywałem wówczas jakiś kryzys i bunt przeciwko Panu Bogu, bo widziałem, że osoby, które bardzo lubię i cenię, są w tarapatach materialnych. A wszystkie te osoby codziennie się modliły, starały się służyć Bogu, były mocno zaangażowane w życie Kościoła. W końcu wybuchnąłem pretensją do Boga. Wykrzyczałem Mu: Ty jesteś Ojcem? Jaki z Ciebie Ojciec? Twoje dzieci Cię miłują, są otwarci na życie, mają tyle dzieci, w tym niepełnosprawne, robią wszystko, aby być blisko Ciebie, a doświadczają po prostu biedy. I Ty na to patrzysz i nic? Proszą Cię, a Ty ich nie wysłuchujesz. Czy nie widzisz, jak trudno jest nam żyć, a podobno pochodzimy z królewskiego rodu? I podobno Ty jesteś wspaniały i kochany. Mam to gdzieś. W ogóle chce mi się krzyczeć i wyć. To jest grubo nie w porządku, bo po prostu nie jesteś taki, jak sobie wyobrażałem, że jesteś. Nie potrafisz nawet zatroszczyć się o to, o co Cię prosimy każdego dnia. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Taki jesteś. Kiedy to wykrzyczałem, przeraziłem się, że przecież mówię do Boga. Zacząłem przepraszać. Boże, wybacz mi, poniosło mnie. Tyle mamy łask, a ja Ci tak nagadałem. Jest mi przykro, nie wiem, co się ze mną dzieje. Minął tydzień, góra dwa. Kiedy otrzymałem przedziwną informację telefoniczną od swojej znajomej pracującej w branży spożywczej. Powiedziała mi, że pewien człowiek postanowił wspierać rodziny wielodzietne, bo miał takie możliwości. Kiedy o tym od niego usłyszała, od razu pomyślała o mnie i o moich znajomych. Zaproponowała, abym do niego pojechał. Pojechałem we wskazane miejsce.
Tam ów człowiek spotkał mnie i powiedział, że bardzo się cieszy, bo zależało mu, aby jego pomoc trafiła bezpośrednio do rodzin potrzebujących. Potem otwarła się rampa i zaczęły wyjeżdżać palety z różnego rodzaju żywnością. Mięsem, rybami, nabiałem, konserwami, warzywami oraz takimi owocami, jakich nasze dzieci jeszcze nie jadły. Były to po prostu luksusowe towary, na które nigdy nie byłoby nas stać. Ledwo zmieściłem wszystko do auta, a przyjechałem tam półciężarówką. Ów człowiek zaprosił mnie, abym przyjechał ponownie za 2 tygodnie. Miałem samochód pełen jedzenia i jednocześnie głowę pełną myśli. Co ja, choinka, z tym zrobię? Przecież nie ma szans, abyśmy to w 2 tygodnie przejedli. Przecież tego jest na 3 miesiące. Jadąc do domu, zastanawiałem się, z kim będziemy mogli się tym dobrem podzielić. I w pewnym momencie połapałem się, że to jest skutek tej mojej modlitwy, że Pan Bóg mnie wysłuchał i mówi mi w ten sposób: będziecie mieli wszystko w obfitości, wszystko co chcecie, ale nic nie może się zmarnować, żaden z tych darów, który w swej łasce wam dałem. Od tego czasu nie tylko nasze rodziny miały dość żywności, ale staliśmy się zaopatrzeniowcami wielu potrzebujących osób. Im więcej dawaliśmy, tym więcej nam przybywało. Do tego stopnia, że musieliśmy kupić zamrażarki, aby mieć gdzie przechowywać zapasy. I wtedy doświadczyłem czegoś przedziwnego. Dotarło do mnie, jak Pan Bóg troszczy się o nas. I nawet taki wybuch gniewu czy żalu, jaki wypływa ze szczerego serca, jest wysłuchiwany. Pamiętam, że miałem w tamtym czasie pełne ręce roboty, bo rozwoziłem tę żywność osobom, które Pan Bóg przysyłał. Rodzinom, kobietom samotnie wychowującym dzieci, nawet ludziom, którzy wprost głodowali. I doświadczałem przedziwnych historii związanych z tą służbą. Pewnego razu pojechałem do sióstr zakonnych. Dojechałem do klasztoru, ale zastałem zamkniętą furtkę. Dlatego przeskoczyłem przez ogrodzenie. Domyślałem się, że siostry modlą się wspólnie i dlatego poszedłem do kaplicy. Okazało się, że wszystkie odmawiają jutrznie. Kiedy otwarłem drzwi, jedna z sióstr czytała słowa z Ewangelii według świętego Łukasza. Pan odpowiedział: któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Wszystkie oczy zwróciły się na mnie. Siostry zaczęły się do mnie uśmiechać. Jedna z nich wyszła ze mną na korytarz i spytała: jak się tu dostałeś? A ja odpowiedziałem: przeskoczyłem przez płot, bo przywiozłem wam żywność. Zdziwiły się: jaką żywność? I opowiedziałem siostrom o wszystkim. Potem zacząłem wnosić pojemniki z różnymi frykasami, a one dosłownie zamarły z wrażenia. Byłem bardzo poruszony, kiedy Bóg, dobry Ojciec, przez moje ręce położył to wszystko przed siostrami, robiąc im niespodziankę. One też były przeszczęśliwe, wzruszone. Innym razem zostało trochę produktów, a powiedziano mi, że gdzieś głęboko w lesie jest ośrodek Monaru, więc pojechałem tam. Okazało się, że mieszkał w tej placówce chłopak, który dzień wcześniej prosił Boga, aby mógł zjeść coś innego niż kaszę i ser, które codziennie dostawali. Miał nawet pokusę opuszczenia ośrodka, bo tak słabe było tam wyżywienie. Brakowało mu w diecie szczególnie mięsa. A ja następnego dnia przyjechałem z wędlinami, z mięsem i z innymi tego typu rzeczami. Wszyscy byli przeszczęśliwi, a ten chłopak dostał dowód na to, że Bóg jest i troszczy się o niego. Ja również doświadczyłem, po raz kolejny zresztą, zdumienia i wzruszenia dobrocią Boga. Niesamowite jest dla mnie to, że wołanie, które mogło obrazić Boga, stało się początkiem całego szeregu zdarzeń i cudów. Odkryłem, że Pan nasycił nie tylko nasze żołądki, ale i serca. Nasycił je wiarą i pewnością swojej bliskiej, troskliwej obecności przy nas. Odkryłem, jak wspaniałym i kochającym jest Ojcem. Zrozumiałem, jak cudownie jest być Jego narzędziem w służbie braciom i siostrom. Doświadczyłem, ile jest radości i szczęścia w dawaniu. Dzisiaj byłoby mi naprawdę ciężko znaleźć jakiś rozumowy argument na to, że On nie istnieje.
Po prostu zbyt wiele widziałem tak kosmicznych zbiegów okoliczności, że mówienie, iż to przypadki, wydaje mi się naprawdę wysoce nielogiczne. Przepiękne świadectwo. Świadectwo, pod którym podpisał się Włodek, a pod tym świadectwem znowu kilka słów papieża Franciszka. Posłuchajcie proszę. Żyjemy w czasie działania. Czasie, w którym należy sprawić, by zaowocowały dary Boże. Nie dla nas samych, lecz dla Niego, dla Kościoła, dla innych. Żyjemy w czasie, w którym trzeba zawsze się starać, by wzrastało dobro w świecie. A zwłaszcza dzisiaj, w tym czasie kryzysu, jest ważne, by nie zamykać się w sobie, zakopując swoje talenty, swoje bogactwa duchowe, intelektualne, materialne, to wszystko, czym obdarzył nas Pan, ale otworzyć się, być solidarnymi, zwracać uwagę na bliźniego. Dwa ważne wątki zostały w tym dzisiejszym opowiadaniu poruszone, w tym świadectwie Pana Włodka. A mianowicie jeden wątek związany z wytrwałą modlitwą, z taką szczerą modlitwą, modlitwą wypływającą z głębi serca, nieudawaną, nie taką na pokaz, ale po prostu tak, jak się czuje w sercu, tak z Bogiem rozmawiać. A druga sprawa związana z umiejętnością służenia drugiemu człowiekowi. Tak to jest z różnego rodzaju darami, charyzmatami, które od Boga otrzymujemy. Kiedy Bóg ich nam udziela, nie wiem, Bóg wie najlepiej, ale udziela nam różnych darów, byśmy mogli służyć innym ludziom. I tak to jest z darami, tak to jest z charyzmatami, że one są nam dane dla dobra innych. I myślę, że ten człowiek, bohater dzisiejszego opowiadania, właśnie mądrze odczytał dar, który otrzymał. Otrzymał dar materialny w postaci żywności, o którą prosił. O którą prosił, prosił dla siebie, prosił dla swoich znajomych, był bardzo zatroskany o swoich znajomych, tak jak słyszeliśmy w tej jego modlitwie, miał wielkie pretensje do Pana Boga, że nie troszczy się o tych ludzi, którzy są bogobojni, którzy się modlą, którzy starają się żyć według Bożych przykazań, a on jako miłujący ojciec jakby o nich zapomniał. To jest bardzo ciekawe, że w tej modlitwie Włodek wstawił się za innych. Wstawił się za innych, za tych, którym było ciężko. I tak wyczułem z tej modlitwy, że on prosi o dary dla innych. A otrzymał również dla siebie i otrzymał również misję. Otrzymał charyzmat, dar. Jak sam napisał, został zaopatrzeniowcem. Tak Pan Bóg działa, słuchajcie. Tak Pan Bóg działa i ta nasza wytrwała modlitwa, ta nasza szczera modlitwa, wypływająca z głębi serca, ona przyniesie owoc. W sposób dla nas zaskakujący. Naprawdę nie ma zmarnowanej modlitwy. I co jeszcze bardzo ważne, gdy chodzi o tę modlitwę, modlitwa nie może być udawana. Nam się wydaje, że my musimy stanąć przed Panem Bogiem na modlitwie tacy, wiecie, tacy ułożeni, tacy spokojni, tacy bez emocji, tacy grzeczni, tacy ugłaskani. Nie, mamy stanąć przed Bogiem w prawdzie. Wchodząc do kościoła, czy wchodząc do kaplicy, czy wchodząc do swojego tego właśnie, jak to, do tej swojej izdebki ewangelicznej, o tak, tego słowa szukałem, nie można zostawiać części swojego życia za drzwiami. Nie można zostawić części swojego życia za drzwiami. Idziemy na rozmowę, idziemy na spotkanie z Bogiem, ze swoimi troskami, ze swoimi problemami i nie myślmy, że Boga to nie interesuje, to Go interesuje. I chcę, żebyśmy prosili o to, co jest dla nas dobre. Jeszcze raz powiem to, co mówiłem na początku. Bóg wie lepiej, co jest dla nas dobre. Być może Bóg potrzebuje naszego cierpienia. Być może Bóg potrzebuje naszej choroby. Być może, tak jak papież Benedykt XVI mówi w kontekście Hioba, mówi, trzeba zakrzyknąć do Boga w swojej sprawie, a potem nasłuchiwać, co Bóg ma mi do powiedzenia. I być może jest tak, że ja doświadczam jakiegoś trudu, ja doświadczam jakiegoś bólu, buntuję się przeciwko Panu Bogu i wykrzyczę Bogu ten mój ból, ten mój bunt i wtedy zacznę słuchać. I być może zrozumiem, że Pan Bóg potrzebuje mojego bólu, mojego cierpienia. Być może usłyszę, że z tego mojego bólu, z tego mojego buntu zrodzi się jakieś większe dobro.
że mam to moje cierpienie ofiarować za kogoś, że mam tym moim cierpieniem służyć drugiemu człowiekowi, że mam stać się takim zaopatrzeniowcem w łaskę Bożą dla innych przez to, że ja przyjmę dar cierpienia. Być może tak jest. Ale trzeba w tej modlitwie też nasłuchiwać. Nasłuchiwać, co Bóg ma mi do powiedzenia. Włodek nasłuchiwał. Otrzymał dar tych kontenerów, prawda, tych palet z żywnością i usłyszał głos Pana Boga: rozdaj to innym. Rozdaj to innym, żeby się nic nie zmarnowało. Zrozumiał to powołanie swoje, zrozumiał tę misję i zaczął to realizować. I to był dla niego dowód na istnienie Pana Boga. Tak jak na samym końcu swojego świadectwa powiedział, nie widzi innej możliwości, jak to, by przyjąć prawdę, że Bóg istnieje. Po prostu nie ma żadnego argumentu dla niego, który przekonywałby go, że Bóg nie istnieje. Po prostu on tyle doświadczył dobra, tyle miłości, że po prostu dla niego mówienie o tym, że Bóg nie istnieje, jest nielogiczne. Moi drodzy, pewno tak jest, że ilekroć się otwieramy na łaskę Pana Boga, ilekroć się otwieramy na Jego miłość i dostrzegamy to Jego działanie w życiu naszym, w życiu innych ludzi, to też będziemy mogli powiedzieć za Włodkiem. Jeżeli ktoś mówi, że Bóg nie istnieje, po prostu nie ma racji. Mi wszystko mówi, że Bóg istnieje, bo się o mnie troszczy. Tyle na dzisiaj. Mógłbym ten wątek jeszcze ciągnąć. Dobrze, tyle na dzisiaj. Życzę dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. Zapraszam na wieczorną modlitwę na zakończenie dnia. Pokój, dobro, wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.